Dobra. O nie. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Ojejku, jejku, 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 jejku. Trzeba robić użytek z tych mikstur. Aha, już nam zaraz coraz więcej części tego pancerza odpada. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Bardzo źle jest. Ale za bardzo nie mam go czym naprawić w tym momencie. Oj, jest źle, jest źle. Może tu nie będzie najgorzej, tak? Się bronić. Dawaj, dawaj, dawaj. No niestety odpadł nam już pancerz, czy praktycznie. Pst. Szybko ten sprzęt się psuje, zastanawiam się tylko dlaczego. Mam nadzieję, że te stwory za naszymi plecami nas nie dopadną. Szkielety na szczęście trochę spadły, więc będzie o tyle dobrze. A, no dobra, jak tam nasz... Tylko na golenicy zostały i rękawice. Okej, udało nam się trochę tu utrzymać. Zapiszmy sobie w takim razie grę. Korzystajmy z tych mikstur, bo czemu nie? Mamy ich naprawdę górę. Przeciwnicy spadli na nasze szczęście na sam dół. Trochę mnie to martwi. Wezmę sobie ten mniejszy miecz. Jakby to powiedzieć, biją pełniejsze obrażenia. Główną część naszego sprzętu już żeśmy stracili. To są chyba te mroki, co były skrzydlate w Morrowindzie. Jeszcze się zaraz okaże, że będziemy mistrzem walki bez pancerza. Dobra, jedna ucieka. Z jedną sobie powinniśmy jeszcze poradzić. Wow, powiem, naprawdę jest hardkorowo. Ten miecz jest najlepszy podczas cięcia, czyli ciosu zza głowy. Niestety, ale ciągle nas powala. Podczas powalenia otrzymujemy podwójne obrażenia. Nie podoba mi się to coraz bardziej. Tutaj to są harpie w tym świecie. W Morrowindzie to były skrzydlate mroki. No i dobra. i dobra. Zobaczmy, co w takim razie czeka nas dalej. W którą stronę się teraz udajemy? Idziemy całkiem na południe, jeszcze bardziej. Okej, odsapnijmy chwilę. Od tych szkieletów też. Tam są kolejne harpie. Z tego co widzę. A nas cały czas gonią te szkielety na dole. Nie, nie przebijemy się przez tyle harpi. Lepiej będzie wrócić jednak naszą drogą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Najlepiej to by było pozbyć się tych szkieletów z tamtej strony, które spadły tutaj na dół. No właśnie. Bo jakby udało się ich pozbyć, moglibyśmy wreszcie odpocząć. Oczywiście, że to nie byli wszyscy. Ach. Dobra. Zobaczmy, w jakim stanie jest nasz sprzęt. Rękawice ledwo, nagolennice jakoś i nie mamy nic więcej. Wszystko inne się nam zniszczyło już. Ojejku, no. Kto by pomyślał, że tak szybko cały nasz sprzęt pójdzie w kimono. Mamy coś czym do naprawy? Coś, żeby to naprawić? No niestety nie mam w obecnej chwili nic. Ojejku, jejku. No nic, nie pozostaje nam nic innego, jak wyczyścić teren ze szkieletów i ruszać dalej. To ze szkieletami sobie jeszcze damy radę. I co to, jakieś próby są? Czy co? Nie wiem, jakaś... Śmieszne, kurczę, mają... Zaklęte strzały, a gdy ich ubijemy, mają zwykłe. Co to, jakiś teren prób czy coś, że... Kolejny czarodziej, który nas będzie chciał załatwić. Wurdemol. Ja to się stąd wynoszę w takim razie tamtą ścieżką i tyle. Chyba że z tobą będzie o wiele prościej niż z tamtym. Prościej. Co ja się łudziłem. Już on też się nie rusza z miejsca, o tyle dobrze. Dobra, tego nie będziemy niepokoić i się stąd wynosimy. Wynosimy się w takim razie i wracamy na nasz tor główny. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Jeśli udamy się w tę stronę, to trochę tu mgły jest. Co my tu mamy? Holender. Aha, dobra, spadłem. Nie. O, Holender. Wioska pełna koboldów. No cóż... Nie pamiętam już mi, co te runy dawały, ale przynajmniej skorzystamy z wioski pełnej koboldów. A, miksturki... Jakiś dziennik też go weźmiemy. Trochę złota. Też się może przydać. Perła się przyda. Albo... O, coś tam mamy. Jakieś drobne bogactwa tutaj są. Ty kim jesteś? Milagora. Nie wiem, kto to jest. Aha, ona tutaj była na tym. Przybita tymi strzałami. Pewnie. Nic, odpocznijmy godzinę tutaj. I zwiększmy naszą siłę, szybkość i wytrzymałość. No cóż, jesteśmy w dosyć dziwnym miejscu, ja się teraz z wami pożegnam i zapraszam was na kolejne odcinki, w których to też ruszymy do Stormwind już bezpośrednio. Stąd próbujemy wrócić na naszą trasę i wrócić tam, gdzie powinniśmy się udać. Cześć!